A teraz zapraszam na wiadomości z Polski przygotowane przez Telewizję Trwam. W święto Bożego Ciała, jednego z najważniejszych świąt w Kościele, mieszkańcy miast i wsi wyszli na ulicę, aby dać świadectwo swojej żywej wiary. Tego dnia wierni czczą Chrystusa ukrytego pod postacią eucharystycznej hostii. Boże Ciało obchodzone jest w Polsce od XIV wieku. Przypada zawsze w 60. dzień po Wielkanocy. W tym dniu szczególnie dziękujemy za obecność wśród nas Jezusa Chrystusa. Boże Ciało to również okazja do publicznego wyznania wiary i podkreślenie więzi z Bogiem. To jest bardzo ważny dzień w życiu każdego z nas, katolików. To jest jedno z największych, najwspanialszych świąt, które całemu światu pokazują, że my się przyznajemy do Pana Jezusa. W Przemyślu tradycyjnie ulicami miasta przeszli wspólnie z duchownymi wierni dwóch obrządków, rzymskokatolickiego i grekokatolickiego. W czasie homilii ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, przypomniał, jak ważna w życiu jest jedność narodu i z niepokojem podkreślił, że Polacy są obecnie podzieleni w dążeniu do wspólnego dobra. Ten podział niestety narzuciły partie polityczne. To jest zafałszowanie. Interes wspólny trzeba wspólnie wypatrywać. Fałszem jest wypatrywanie interesu wspólnego w pojedynkę, oczyma perspektywą jednej partii. Fałszem. W Warszawie po mszy świętej odprawionej w Bazylice Świętego Krzyża sprzed świątyni ksiądz kardynał Kazimierz Nycz poprowadził kilkutysięczną procesję. Wierni przy czterech ołtarzach rozważali fragmenty Ewangelii wyjaśniające tajemnicę rzeczywistej obecności ciała i krwi Jezusa Chrystusa w Eucharystii. W Gdańsku procesja przeszła ulicami Starego Miasta. Monstrację z Najświętszym Sakramentem wykonaną z bursztynu i ważącą 32 kg niosła delegacja pracowników gdańskiej stoczni. Uroczystością przewodniczył ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Metropolita gdański przypomniał, że o obecności Chrystusa, który dziś wychodzi na ulicę z Tabernakulum, należy pamiętać nie tylko w Boże Ciało, ale każdego dnia. Jest część społeczeństwa, która naprawdę swoim przykładnym życiem i postępowaniem świadczy o wierze, o Panu Bogu. Myślę, że no w dzisiejszych czasach jest to trudne, bo w tej chwili jest zdecydowany atak na Kościół, na wiarę. Co nam daje udział? Może jakąś odnowę duchową? Może poprzez zobaczenie tej rzeszy, tych ludzi, ten ogrom ludzi, może jakoś zbliża nas do Kościoła? Tymczasem wiara w to, że chleb i wino stają się realnym ciałem i krwią Boga, domaga się przeniesienia w codzienność, tak jak dziś na ulice i place, mówił ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej. Chrystus ma prawo przebywać wszędzie, nie tylko w świątyniach, ale wśród nas, tam gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, gdzie cierpimy. Tysiące wiernych wyraziło dziś dziękczynienie za dar wcielenia, a udział w procesji był autentycznym świadectwem wiary. Wieczorem w Watykanie Ojciec Święty Benedykt XVI przewodniczył mszy świętej oraz procesji z Bazyliki Świętego Jana na Lateranie do Bazyliki Santa Maria Maggiore. Kto rozpoznaje Jezusa w Najświętszej Hostii, rozpoznaje Go także w bracie, który cierpi, głodnym i spragnionym, cudzoziemcu, nagim, chorym, uwięzionym i dostrzega każdą osobę. Angażuje się konkretnie na rzecz każdego, kto jest w potrzebie. Mówił podczas mszy świętej z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Ojciec Święty Benedykt XVI. W homilii nawiązał on do słów wypowiedzianych w ostatni Wielki Czwartek, że Eucharystia ma na celu przemianę naszego życia i rozpoczęcie w ten sposób przemiany świata. Wszystko ma swój początek w sercu Chrystusa, który podczas ostatniej wieczerzy, w przeddzień swej męki, składał dziękczynienie i uwielbienie Bogu i mocą swej miłości przemienił sens śmierci, która miała go spotkać. Ojciec Święty zaznaczył, że owa przemiana jest możliwa dzięki komunii silniejszej od podziału, komunii samego Boga. Przyjmując Eucharystię, wkraczamy w komunię z życiem samego Jezusa. Upodabniamy się do Niego. W miniony wtorek premier Donald Tusk przedstawił na forum Sejmu priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Naturalnie opozycja wiele jego stwierdzeń podała w wątpliwość.
Będziemy bardzo głośno mówić jako polska prezydencja o fundamentalnych wartościach, na jakich usadowiona jest Unia Europejska, bo historia tak spowodowała, że są to także wartości, które dla Polaków mają szczególne znaczenie. Tutaj na pierwszym miejscu będzie niewątpliwie solidarność. Cóż jeszcze możemy zaoferować Europejczykom na początek naszej prezydencji poza bączkami? Ano nasze europejskie standardy demokratyczne, wzorce postępowania z opozycją, czyli wysyłanie na badania psychiatryczne szefa największej partii opozycyjnej. Dla starych Europejczyków to może być jakieś nowum. U nich to się nie zdarza. Dobrze byłoby, żebyśmy się umówili wszyscy, że wobec Europy, wobec innych państw spoza Unii Europejskiej, żebyśmy umieli prezentować pogląd, że Polska jest okej. Prezydencja stanowi szansę na potwierdzenie, że polska dyplomacja jest sprawna, skuteczna, nowoczesna i profesjonalna. Dotyczy to zarówno wykazania się taktem politycznym i umiejętnościami negocjacyjnymi poprzez pełnienie roli uczciwego pośrednika, jak również zdolnością do inicjowania i koordynowania działań innych państw członkowskich. Cały ten okres pańskich rządów to jest pokazywanie naszym partnerom w Europie Środkowo-Wschodniej, że nas interesują duzi chłopcy. I to na zasadzie chłopaki, pójdę z wami. No chłopaki na to różnie odpowiadają. Natomiast ci mniejsi chłopcy nas interesują nie bardzo. Nasza prezydencja w Unii Europejskiej jest naznaczona od startu kompromitacją. Kompromitacją polskiej demokracji. Jak w filmie reklamującym naszą prezydencję możemy godnie pełnić rolę fordansera, czyli wynajmowanego pana do tańca dla znudzonej pani. Fordansera, któremu pozwolono wierzyć, że prowadzi w tym tańcu. Zastaw się i postaw się na prezydencję. Rząd chce wydać kilkaset milionów złotych na promocję polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Na czas polskiej prezydencji zatrudniona została jedna z najdroższych PR-owskich firm zajmująca się obsługą techniczno-logistyczną konferencji i spotkań. Jej usługi będą nas kosztować ponad milion euro. Tego typu działania wymagają również promocji i na to potrzebne są środki. Tłumaczy poseł Paweł Olszewski z Platformy Obywatelskiej, na co opozycja odpowiada. No, to jest milion euro na kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej. Również eksperci nie mają wątpliwości, że polska prezydencja będzie dla Platformy Obywatelskiej politycznym poligonem. Według politologa doktora Bartłomieja Biskupa Donald Tusk będzie chciał za wszelką cenę zaprezentować się jako skuteczny polityk i zyskać poparcie. To będą dobre dla Polski raczej wiadomości. Premier będzie się pokazywał, czy ministrowie w różnych dobrych okolicznościach, w okolicznościach międzynarodowych. Dlatego ma być bogato i z przepychem. Jeśli chodzi o prezydencję, jesteśmy przygotowani. Zapewnia Mikołaj Dowgielewicz, pełnomocnik rządu do spraw polskiej prezydencji, który uczestniczył dziś w premierowym pokazie spotu promującego Polskę. Pytanie, co prezydencja da Polsce? Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości niewiele, bo program polskiej prezydencji jest mało klarowny i mało konkretny, mówi Adam Hoffman, rzecznik klubu. Zbyt mały nacisk kładzie się chociażby na sprawy wspólnej polityki rolnej i energetycznej czy polityki prorodzinnej. W środę zaprezentowano Białą Księgę dotyczącą katastrofy smoleńskiej. W dokumencie przygotowanym przez parlamentarny zespół badający przyczyny katastrofy smoleńskiej pod przewodnictwem posła Antoniego Macierewicza znalazły się zarzuty niedopełnienia obowiązków wobec osób, które odpowiadały za przygotowanie wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu. Biała Księga, przygotowana przez parlamentarny zespół badający przyczyny katastrofy smoleńskiej, liczy blisko 200 stron. W dokumencie opisano przygotowania wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego 10 kwietnia 2010 roku w Katyniu oraz to, co się stało po jej tragicznym zakończeniu. Dokument wytyka też zaniedbania rządu, a w szczególności Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Biura Ochrony Rządu, przygotowaniu wizyty polskiego prezydenta. Ja się bardzo cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość, opozycja ma taką siłę sprawczą, że jak tylko nastąpiła zapowiedź opublikowania Białej Księgi Antoniego Macierewicza i jego zespołu, to szastrast, pstryk jest raport Millera. A przypomnę, że ten raport miał być w lutym, w marcu, w kwietniu, w maju i jest w końcu
prawie na początku lipca. Komentuje europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Raport komisji szefa MSWiA Jerzego Millera jest już w szufladzie premiera Donalda Tuska. Nie wiadomo, kiedy ujrzy światło dzienne. Tylko jak tylko będę miał raport na stole, oczywiście o tym poinformuję polską opinię publiczną. Nie będę zwlekał nawet godziny. Raport przed publikacją chciałyby przeczytać rodziny ofiar katastrofy, informuje Andrzej Melak. Stowarzyszenie Rodzin Katyn 2010 wystąpi jutro do pana premiera z oficjalnym pismem, abyśmy zostali zapoznani z tym raportem bezzwłocznie, jak najszybciej. Co zawiera raport komisji Millera? Tego możemy się domyślać, uważa poseł PiS Antoni Macierewicz. Miller już w styczniu powiedział, że po jego raporcie Polaków będzie bardziej bolało. Także on już zdefiniował na samym początku, jaki jest cel jego pracy, po co go posłał do tej pracy pan premier Donald Tusk. Po to, żeby Polaków bardziej bolało. Na wszelki wypadek dodał jeszcze, także wtedy, w styczniu, że gro winy leży po stronie Polski. Kiedy raport Millera zostanie upubliczniony? Nie wiadomo. Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że aktualnie trwa jego tłumaczenie na język rosyjski i angielski. Jest reakcja Stolicy Apostolskiej na notę dyplomatyczną, jaką minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skierował do Watykanu w sprawie wypowiedzi ojca Tadeusza Rydzyka o dyskryminacji toruńskiej geotermii. Rzecznik Stolicy Apostolskiej, ksiądz Federico Lombardi, powiedział, że wypowiedź ojca Rydzyka nie angażuje Watykanu ani polskiego kościoła. Jest jego prywatną wypowiedzią. Ubiegły wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się zorganizowane przez polskich europosłów seminarium dotyczące energii odnawialnej. W jego trakcie poruszono temat bezprawnego zerwania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy z Fundacją Lux Veritatis. Nie wiem, gdzie ja żyję, w czasach komunizmu nie mieliśmy takich problemów jak teraz. Proszę wybaczyć, ale to jest skandal i my nie czujemy się, my naprawdę jesteśmy dyskryminowani. Jesteśmy tutaj w Brukseli, ja nie wiem, co na to ta Bruksela. Bo jesteśmy wykluczani, dyskryminowani, to jest totalitaryzm. Ja nie żartuję. To jest totalitaryzm. Podkreślał ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, który na potwierdzenie swoich słów zaprezentował notatkę, z której jasno wynika, że tuż po wyborach 2007 roku wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski z Platformy Obywatelskiej nakazał pracownikom Narodowego Funduszu zerwanie umowy z Fundacją Lux Veritatis. Słowa dyrektora Radia Maryja oburzyły rząd Donalda Tuska. Szef MSZ Radosław Sikorski wysłał notę dyplomatyczną, którą przedstawicielowi władz Stolicy Apostolskiej dostarczyła ambasador Hanna Suchocka. Minister Sikorski zawraca po prostu głowę Benedyktowi XVI, a i to jest zachowanie niestosowne. Podsumowuje poseł SLD Marek Wikiński. Sikorski zawraca głowę nie tylko Ojcu Świętemu, ale także prymasowi Polski, księdzu arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi oraz nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce, księdzu arcybiskupowi Celestino Migliore, z którymi rozmawiał. Paniczna reakcja rządu dowodzi, że prawda w oczy kole. Swoimi słowami dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, trafił w sedno, zauważa teolog, uczony i humanista, ksiądz profesor dr habilitowany Walerian Słomka. One musiały zaboleć, ale też ponieważ zabolały, to znaczy, że są prawdziwe. I ta historia świadczy też, powiedzmy, o tym, że trzeba zrobić sobie rachunek sumienia. Zarówno u władz państwowych, jak w mediach. Do tego niewygodnego dla władz faktu odniósł się premier Donald Tusk w następujący sposób. Dlaczego rząd polski donosi na swojego obywatela, obywatela Polski, księdza, do innego państwa za to, że na forum międzynarodowym odważył się ujawnić pewne dokumenty, które świadczą o tym, że rząd Platformy Obywatelskiej dyskryminował redemptorystów w kontekście geotermii toruńskiej. Jak wiemy, geotermia toruńska odnosi już duży sukces, ponieważ znalezione są największe złoża w całym regionie właśnie gorącej wody, która może ogrzewać cały region. Czy jeżeli te dokumenty, chodzi o notatkę służbową wydaną przez pana Gawłowskiego, zostaną jakby zweryfikowane przez pana i okaże się, że było tam naruszone prawo, że była dyskryminacja, czy wyciągnie pan konsekwencje wobec swoich ministrów? Ja mogę tu jednym zdaniem kwestię, może nie podsumować, ale
ale uświadomić tak, że być może będzie to ważne dla widzów telewizji Trwam, bo nie sądzę, żeby mieli zawsze tego typu informacje do swojej dyspozycji. Tak jak w przeszłości mój rząd, tak i w przyszłości nie będzie preferował nikogo, nawet jeśli ten ktoś jest księdzem dysponującym tak potężnym imperium, jak to jest w przypadku ojca Rydzyka. Premier zapomniał już, jak jego czołowi ministrowie preferowali m.in. rekina branży hazardowej Ryszarda Sobiesiaka. Taka kłamliwa propaganda przypomina czasy PRL-u, przypomina historyk profesor Józef Szaniawski. Największe prześladowania w Polsce były moim zdaniem w okresie rządów Gomułki, bo to były prześladowania bardzo wyrafinowane. To nie było zamykanie prymasa i biskupów i księży po więzieniach, tylko to było bezwzględne zwalczanie Kościoła przy pomocy propagandy.